Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych, poziomu sanitarno-higienicznego, ogólnego wyglądu wsi oraz zagród wiejskich. Konkurs ma mobilizować mieszkańców do podejmowania remontowych czy porządkowych prac. W konkursie na estetykę zagrody wiejskiej uczestniczę już od 10 lat. No i corocznie staramy się wspólnie z mężem upiększyć nasze obejście. Każdego roku są to inne działania, no tak jak na przykład tutaj mieliśmy obornik, zrobiliśmy z tego skalniak, z drugiej strony podwórka wykonaliśmy nowy chodnik, podejście do domu, mamy też altankę zrobioną, także staramy się, żeby corocznie coś nowego dołożyć, żeby nasze gospodarstwo wyglądało ładnie i estetycznie. Gospodarstwo pani Anny to nie tylko gospodarstwo estetyczne, ale i bezpieczne. Tak, w tym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w okręgu wałbrzyskim. W ubiegłym roku startowaliśmy po raz pierwszy, dostaliśmy wyróżnienie, ale w tym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce. Dla niektórych konkurs był źródłem kolejnych inspiracji. Konkurs był dla mnie inspiracją do kształcenia się w kierunku architektury krajobrazu. Ukończyłam szkołę we Wrocławiu, technik architektury krajobrazu. Pani Nowak postanowiła zaprojektować własny ogród. W każdym ogrodzie uważam, że powinny znajdować się, w wiejskim ogrodzie powinny znajdować się byliny i zioła, bo jest to charakterystyczny ogród dla wsi, gdzie w dzisiejszych czasach ludzie zapominają, sadzają dużo iglaków, które no, ładnie wyglądają, bo są zielone przez cały sezon, ale nie spełniają roli ogrodów wiejskich. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w październiku bieżącego roku.